Rzeczpospolita Trojga Narodów to koncept, który narodził się w bardzo specyficznej sytuacji geopolitycznej i społecznej połowy XVII wieku. Rzeczpospolita uwiązana była wtedy w liczne wojny ze Szwecją, z Tatarami, którzy to okazjonalnie okazywali się sojusznikami, z Moskwą, która to wojna z kolei była okresowo przerywana, musiała sobie radzić z nieposłuszeństwem Prus książęcych, do tego musiała tłumić największy bunt kozacki w swojej historii oraz odpierać najazdy Jerzego II Rakoczego, który marzył o polskiej koronie. By omówić rzeczywistość, w której podpisano Unię Hadziacką, jej przyczyny i jej skutki, musimy cofnąć się o kilkadziesiąt lat. Zacznijmy od początku. Na początku był chaos. Na początku były dzikie pola. Bezkresne, ciągnące się w niemal nieskończoność, niezamieszkałe, dzikie połacie terenu. Zresztą, jak mieszkać w miejscu, które jest regularnie odwiedzane przez tatarskie czambuły? Niemniej, pomimo tych niedogodności i przeciwności losu, właśnie na tym terenie formowała się bardzo specyficzna społeczność. Zmilitaryzowana, doświadczona w boju w obronie, ale i w napadach rabunkowych na karawany kupieckie oraz na Tatarów bądź Imperium Osmańskie. Kozacy, bo o nich tu mowa, składali się w większości ze zbiegów z innych terenów Rzeczypospolitej. Władza starostów na dzikich polach praktycznie nie sięgała. Co jest zresztą bardzo ciekawe, bo pierwotni kozacy składali się w większości z mieszczaństwa, które ruszało na te tereny, by polować i w ten sposób zarabiać na życie. Jednak swoboda, jaka panowała na dzikich polach i czyhające tam niebezpieczeństwa, powoli to mieszczaństwo zmieniało. Kozacy wielokrotnie udowadniali, że są zdolnymi wojownikami. Stali się wręcz mistrzami walki w taborze. Pierwszym królem, który chciał wykorzystać ich militarny potencjał, był Zygmunt II August, który w 1572 roku stworzył pierwszy rejestr kozacki. Było to zaledwie 3 lata po podpisaniu Unii Lubelskiej, o której więcej dowiecie się tutaj. Od utworzenia rejestru kozacy oficjalnie stali się żołnierzami Rzeczpospolitej i mieli ją głównie bronić przed najazdami Tatarów. Również od tego momentu zaczniemy dostrzegać dualizm kozackiego społeczeństwa. Wszak wszyscy kozacy przestali być równi. Będzie to widoczne zwłaszcza wtedy, gdy kozacy rejestrowi zaczną tłumić niektóre bunty kozaków nierejestrowych, tych niesfornych. Dlaczego tak się działo? Powody były różne. Jednym z powodów, dla których powstania kozackie wybuchały, był fakt, że szlachetnie urodzeni panowie nie traktowali kozaków rejestrowych lepiej, tak jak oni według nich na to zasługiwali. W takich sytuacjach, zwłaszcza gdy chodziło o konflikty personalne, osobiste pomiędzy jakimś szlachtą a kozakiem rejestrowym, kozacy rejestrowi ruszali na sicz, tam dostawali pomoc od kozaków nierejestrowych i wybuchało powstanie. Tak było chociażby podczas pierwszego i ostatniego powstania kozackiego, gdzie decydowały głównie problemy osobiste. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, ponieważ problem był systemowy. I dlatego kozacy na Siczy Zaporowskiej zawsze byli podatnym gruntem na wybuch powstania. Tutaj problem powstań kozackich nie jest głównym tematem, dlatego tylko go sygnalizuję, ale na pewno powstanie o nim kolejny materiał. Ostatecznie w 1648 roku, po 10 latach spokoju, wybuchło na Ukrainie największe powstanie kozackie. Zaskoczyło ono polskich decydentów, bo ta dekada bez kozackich powstań była uznawana za wspaniały czas, który najlepiej, gdyby trwał zawsze. Rebelii nie doceniono, a ta za to szybko się rozprzestrzeniła, zwłaszcza po tym, gdy kozacy pokonali wojska koronne pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami. Dodatkowo Chmielnicki współpracował z Tatarami, co jest o tyle istotne, że za kilka lat Tatarzy kozaków będą zwalczać, by potem znowu z nimi współpracować, by na końcu znowu ich zwalczać. Wspominam o tym, bo polityka od 1648 roku przez kolejną dekadę to nieprawdopodobnie skomplikowana pajęczyna połączeń, gdzie sojusze zmieniały się jak w kalejdoskopie, a w tym całym kotle udział brała Rzeczpospolita, sułtan, Jerzy II Rakoczy, cesarz, kozacy, Moskale, Brandenburgia i Szwedzi. Podpisywano w trakcie powstań wiele układów rozejmowych pomiędzy kozakami a Rzeczpospolitą. Były to traktaty nietrwałe, zależne od wcześniejszych wyników działań zbrojnych. Kluczowa okazała się bitwa pod Beresteczkiem w 1651 roku, kiedy to wojsko polskie osiągnęło niesamowite zwycięstwo i rozbiło kozaków w trzydniowej bitwie. Gdy już wydawało się, że kozacy ponownie zostaną ujarzmieni, to w rok później był batoh. Doszło do prawdziwej rzezi wojsk koronnych, podczas której zginęło kilka tysięcy najbardziej doświadczonych i najbardziej bitnych żołnierzy Rzeczpospolitej. Chmielnicki starał się prowadzić szeroko zakrojoną dyplomację i wysyłał swoich emisariuszy do Moskwy, Imperium Osmańskiego. Szukał sojuszników. Powiedział, że długoterminowo powstanie na pewno zostanie ujarzmione. Sytuacja z Moskwą była napięta, gdyż ta od samego wybuchu powstania planowała wykorzystać zamęt wywołany powstaniem kozackim i odzyskać utracone ziemie po rozejmie w Dywilinie
a potem po pokoju w Polanowie. Co ciekawe, według układu w Polanowie, Moskale powinni Rzeczpospolitą wesprzeć w walce z Tatarami, a więc i z powstaniem. Moskwa pragmatycznie postanowiła jednak czekać na rozwój sytuacji. Gdy już mieli interweniować, to zdarzyło się Beresteczko i anihilacja kozackiego wojska. Ostatecznie, w obawie, że to Turcja weźmie kozaków pod opiekę, Moskwa rozpoczęła swoje działania i doszło do układu cara z kozakami w Perejesławiu w styczniu 1654 roku. Układ w Perejesławiu był dla Chmielnickiego jak kubeł zimnej wody. Dowiedział się, że żelazna ręka cara to zupełnie coś innego niż rozmowy z polskim królem. Od moskiewskich posłów Chmielnicki dowiedział się, że car to nie byle król polski, który będzie zatwierdzał i przysięgał układy z kozakami. Dogadanie się z Moskwą pozwoliło powstaniu przetrwać, ale jednocześnie wykluczyło kozaków z międzynarodowej rozgrywki. Przestali być podmiotem, stali się przedmiotem. Od teraz już nie dyskutowali z carem, mieli go słuchać. A do Polski też już nie za bardzo mogli wrócić, bo stali się przecież zdrajcami. Moskwa najechała Rzeczpospolitą. Największa twierdza na wschodzie, która powinna nas bronić, a więc Smoleńsk, przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A przypomnijmy, że podczas wojny Zygmunta III Smoleńsk bronił się 3 lata. Po upadku Smoleńska tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego stanęły przed Moskalami otworem. Żeby tego wszystkiego było mało, to chwilę później zaatakowali Szwedzi i rozpoczęli tym samym trwający 5 lat potop. Część polskiej szlachty i polskiego wojska zdradziła Rzeczpospolitą Jana Kazimierza, poddając się pod ujściem Karolowi Gustawowi, uznając, że jego protekcja pomoże Rzeczpospolitej. Srogo się na tym zawiedli i większość z nich szybko wróciła pod panowanie Jana Kazimierza. A wśród nich był chociażby Jan Sobieski, przyszły król polski. Rzeczpospolita walczyła już teraz z kozakami, Moskwą i Szwecją. Sytuacja była coraz bardziej tragiczna. Próbowano dogadać się z Moskalami i choć ostatecznie najważniejsze postanowienie ugody w Niemrze z 1656 roku nie weszło w życie, tak dało Rzeczpospolitej spokój aż do 1658 roku. Mówię, że nic z tej umowy nie wyszło, bo w tej ugodzie za cenę rozejmu obiecano po śmierci Jana Kazimierza wybrać na polskiego króla cara Aleksego Michajłowicza. W międzyczasie prowadzono rozmowy z Wiedniem, by uzyskać od nich wsparcie. Pomimo początkowych problemów i faktu, że niefortunnie w trakcie negocjacji zmarł cesarz i opóźniło to otrzymanie pomocy, tak ostatecznie kilkanaście tysięcy wojsk cesarza wsparło Jana Kazimierza. Po uzyskaniu tego wsparcia już było dobrze, bo wcześniej zebrały się na Rzeczpospolitą najczarniejsze chmury, kiedy to został zawarty traktat w Radnoud, czyli de facto pierwszy pakt rozbiorowy Rzeczpospolitej. Szwedzi dogadali się z Siedmiogrodem, Kozakami, Brandenburgiem i Radziwiłłem i podzielili pomiędzy siebie Rzeczpospolitą. Kozakom obiecano ziemię aż po Wisłę, a tym chętniej Chmielnicki do paktu dołączył, już pozwalało mu to wrócić na salony i wyjść z moskiewskiej klatki, która coraz bardziej go dusiła. Następnie udało się uzyskać wsparcie kilkunastu tysięcy zaciężnych wojsk od cesarza, które były nieocenionym wsparciem. A do tego Moskale zaatakowali Szwedów, wszak car musiał bronić swojego przyszłego królestwa. Polskie elity uznały, że skoro wszystko rozpoczęło się od kozaków, tak i koniec tej całej wojennej zawieruchy od nich powinien się rozpocząć. Rozpoczęto tajne rokowania, które miały pozwolić wrócić kozakom na łono Rzeczypospolitej. Sytuacja jednak była bardzo napięta. Polscy wysłannicy i emisariusze musieli być bardzo ostrożni, by nie narazić się na zerwanie układu z Moskalami, który był w tej chwili nieoceniony. Jednocześnie kozackie elity były podzielone. I tak, chociażby zwolennicy orientacji propolskiej i powrotu właśnie na łono Rzeczpospolitej musieli być bardzo ostrożni. Pomimo tego wszystkiego Moskwa i tak podejrzewała, że kozacy coś kombinują. Pieniądze bardzo łatwo rozwiązują języki. Do tego wszystkiego doszedł ciężki stan zdrowia Chmielnickiego i walka w obozie kozackim o schedę po nim. Jedną z najbardziej znacznych postaci wśród kozackiej elity był Wychowski, który potrafił mydlić Moskalom oczy swoją wiernością, a tak naprawdę był zwolennikiem orientacji propolskiej. Był przy tym wszystkim bardzo sprytny, bo z polskimi emisariuszami rozmawiał po łacinie. I inni kozacy, którzy byli obecni w trakcie tych rozmów i którzy chcieliby sprzedać Moskwie jakieś informacje, jakie tematy były poruszane, nie mogli nic powiedzieć, bo nie znali łaciny. Nieubłagalnie zbliżał się kres życia Chmielnickiego. Czerń, czyli masy kozaków, były zwolennikami, by władza po Chmielnickim przejął Chmielnicki. Tylko nie Bohdan, a Juraszko, jego syn. Ten jednak był młody i niezbyt palił się do przejęcia władzy po swoim ojcu. Skrzętnie wykorzystał to pisarz generalny wojsk zaporowskich, a więc wspomniany wcześniej Iwan Wychowski. Po śmierci Chmielnickiego właśnie Wychowski przejął pełnię władzy, tylko nie mógł na początku zrobić tego zbyt jawnie. Wszak czerń kozacka była za tym, by to właśnie Juraszko przejął władzę. Dlatego Wychowski podszedł do tego dość sprytnie. Wszedł w rolę opiekuna Juraszki i został tymczasowym hetmanem, aż Juraszko dorośnie i przejmie pełnię władzy. Taka pozycja pozwalała mu likwidować niepotrzebną opozycję i zwolenników orientacji promoskiewskiej, a jednocześnie Moskale mógł dalej mydlić oczy o swojej wierności. W międzyczasie
Wychowski zawarł nieoficjalne zawieszenie broni Rzeczpospolitą i rozpoczął wśród czerni propagandę antycarską, a do tego zaczął upokarzać moskiewskich emisariuszy. Moskwa po tym wszystkim zorientowała się, o co chodzi. Chciała jak najszybciej zaatakować Kozaków i Rzeczpospolitą, ale do tego musiała zawrzeć układ i rozejm chociażby ze Szwecją. Rozpoczęła się ogromna walka z czasem. W lipcu w Warszawie rozpoczął się Sejm. Do stolicy przyjechał drugi, po Wychowskim, Nosacz. Planowano całkowicie zmienić podejście do Kozaków i dać im przywileje podobne do tych, jakie uzyskali Litwini po Unii Lubelskiej. Po wstępnym i bardzo pobieżnym omówieniu kontekstu podpisania Unii Hadziackiej przejść można w końcu do samego meritum, czyli jej opisu. Ugoda hadziacka była kompromisem całkowicie zgniłym. Nie dość, że dla elit korony było to pójście za daleko z kompromisami, to i dla Kozaków nie wydawała się ona zbyt uczciwa. Od samego początku chcieli oni dużo więcej. Poza tym duża część Polaków widziała w tym nawiązania do Unii Lubelskiej i zresztą nieprzypadkowo. Żeby tego było mało, to sama ugoda była wiele razy renegocjowana. Najpierw ze strony polskiej, potem wielokrotnie ze strony kozackiej, aż ostatecznie powstało 6 różnych wersji. W końcu ta najwłaściwsza to ta przyjęta przez Sejm, choć i do niej powstała komisja mająca to wszystko doprecyzować. Ale opiszmy może w końcu założenia całej Unii, zawartej 16 września 1658 roku. Po pierwsze, powstać miało Wielkie Księstwo Ruskie, które wraz z Wielkim Księstwem Litewskim i koroną miały tworzyć jedną Rzeczpospolitą. Cytując ugodę, kozacy jako wolni do wolnych, równi do równych i zacni do zacnych powracają. Po drugie, Wielkie Księstwo Ruskie składać się miało z województwa kijowskiego, brasławskiego i czernichowskiego. Na te tereny w trakcie pokoju wojsko korony i Wielkiego Księstwa miało zakaz wstępu. Dalej, na terenach Wielkiego Księstwa Ruskiego nie miało obowiązywać Unia Brzeska, a Wielkie Księstwo Ruskie miało mieć swojego hetmana i innych najważniejszych urzędników, takich jak marszałek, kanclerz czy podskarbi. Po piąte, prawosławni biskupi, metropolita kijowski i hetman Wielkiego Księstwa Ruskiego mieli zasiadać w Senacie, zaś w Sejmie zasiąść mieli przedstawiciele Kozaków. Po szóste, w trakcie pokoju władza zwierzchnia miała w całości należeć do hetmana zaporowskiego. Po siódme, w Kijowie miała powstać akademia na wzór Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prócz tego rejestr kozacki miał wynosić 30 tysięcy, ale mógł być zwiększany, a co ważniejszym i znaczniejszym kozakom obiecano nobilitację. No i na koniec wypędzeni magnaci mogli ponownie objąć swoją władzą tereny, które zostały im odebrane na skutek powstania Chmielnickiego i wojny z Moskwą. Jednak samo zaprzysiężenie Unii przez dostojników polskich i kozackich nie pozwoliło, aby Rzeczpospolita Trojga Narodów zagrzała na dłużej miejsce na arenie międzynarodowej. Jednym z powodów była wciąż trwająca wojna ze Szwecją i Moskwą, chociaż Wychowskiemu udało się pokonać wojska cara pod Konotopem, a drugim fakt, że kozacy wciąż byli bardzo podzieleni. I o ile ich elity faktycznie były w obozie propolskim, tak masy czerni skłaniały się już bardziej ku Moskwie. W pewnym momencie sam Wychowski został nawet zmuszony do oddania stanowiska, a jego miejsce zajął Jerzy Chmielnicki, syn sławnego Bohdana. Ten bardzo szybko zmienił strony, przechodząc do obozu Moskali, co ostatecznie jednak zwróciło się przeciw kozakom. Otóż w pewnym momencie doszło do kampanii cudnowoskiej, w trakcie której nie tylko odparto wojska Jerzego, ale i samego cara, przez co hetman kozacki był zmuszony podpisać tak zwaną ugodę cudnowską, którą to w roku 1661 ratyfikował Sejm, a na jej mocy zniesiono istnienie księstwa ruskiego, tym samym niwelując podstawy całej Unii Hadziackiej. Wojna tymczasem trwała dalej. Po kolejnej nieudanej kampanii ostatecznie podpisano rozejm w 1667 roku w Andruszowie. Moskwa podzieliła się Rzeczpospolitą Ukrainą. Car zgarnął lewobrzeżną Ukrainę i Kijów teoretycznie na 2 lata, a praktycznie już na zawsze. Zaś w rękach koronnych pozostała prawobrzeżna Ukraina. Tymczasem ruina na Ukrainie się pogłębiała i trwać miała łącznie lat 30, bo aż do 1687 roku. Do walki o ziemię Ukrainy dołączyła Turcja. Kolejni przywódcy kozacy wymieniali swoich protektorów, by ponownie kozaków zjednoczyć. To jednak już nigdy się nie udało, a kozacy zaczęli się coraz mniej liczyć, aż ostatecznie Sicz w 1775 roku dekretem carycy Katarzyny II została zlikwidowana. Unia Hadziacka, choć była ledwie błyskiem w historii, tak pozostawiła swoje piętno. Podczas powstania styczniowego władze powstańcze wydały manifest, który wzywał do wspólnej walki przeciwko Rosji, Polaków, Litwinów i Rusinów właśnie. Zaś na rewersie medalu, wybitego z okazji zniesienia poddaństwa, znalazły się herby Polski, Litwy i Rusi. Ostatecznie Unia Hadziacka nie przetrwała. Może gdyby została zawarta 20 lat wcześniej, to by przetrwała. To jednak całkowita gdybologia, bo właśnie 20 lat wcześniej nikt o takiej Unii nie myślał, nawet kozacy. A wy co sądzicie o Unii Hadziackiej? Podzielcie się swoim opinią w komentarzu. Bardzo dziękuję za gościnny występ Dominika z kanału Na Skrzydłach Historii. Na jego kanale znajdziecie omówienie Unii Lubelskiej, która przetrwała
przeciwieństwie do chadziackiej i na trwale zapisała się w historii. Serdecznie Was tam zapraszam, bo i ja mam tam swój gościnny występ. Także dzięki za dziś i do kolejnego spotkania z historią.